Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować naleśniki holenderskie. Do przygotowania naleśników będziemy potrzebowali 1¼ szklanki mąki pszennej, 1¼ łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżkę cukru, 1 łyżkę cukru waniliowego, pół szklanki mleka, 1¼ szklanki wody, 2 jajka oraz olej do pasmarowania patelni. Wszystkie sypkie składniki wsypujemy do miski lub garnka i dokładnie mieszamy łyżeczką. A następnie dodajemy składniki płynne oraz jajka. Całość miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Ciasto na naleśniki nie może być za rzadkie. Swoją konsystencją musi przypominać śmietanę. Jeżeli ciasto wyszło nam za rzadkie, dodajemy mąkę. Natomiast gdy jest za gęste, dodajemy mleko. Tak przygotowaną masę odstawiamy na 10 minut. Po 10 minutach masę wylewamy na rozgrzaną i posmarowaną olejem patelnię. Smażymy z obu stron, aż naleśniki ładnie zbrązowieją. Masę możemy przelewać na patelnię łyżką lub, tak jak ja to zrobiłam, dzbaneczkiem do mleka. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego bałaganu. Naleśniki najlepiej smakują na słodko, podawane z cukrem, pudrem i masłem, musem owocowym, lodami, miodem, owocami lub dżemem. Smacznego! Przepis i składniki znajdziecie na stronie www.kobietaniepracująca.pl. Zapraszam!